Przepraszam, włączyłam nagrywanie, bo zapomniałam. I zaczniemy od nowa. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. I dzisiaj chciałam Państwu zaprezentować projekt Skyway i przybliżyć ideę firmy, jak już wspomniałam. Jeżeli są osoby nowe, to pewnie jest to dla Państwa nieznany temat i na pewno po wysłuchaniu tego webinaru podejmiecie Państwo właściwą decyzję. Ogólnie jest to branża transportu. Firma, w której udziały inwestujemy docelowo, będzie mieć 20 albo 25% całego rynku transportowego. Ten projekt jest realizowany już w wielu, wielu krajach. Aktualnie umowy i budowa Skyway trwa już w wielu państwach. Białoruś, Rosja, Indie, Korea, Australia i Słowacja. Zainwestowani są również Arabowie, bardzo zainteresowani oczywiście, oraz negocjacje są już prowadzone również między innymi z Włochami, Izraelem oraz Austrią. W biurze Skyway pracuje 260 osób, a do końca tego roku liczba zatrudnionych może wzrosnąć nawet do 500 osób. Dlaczego? Bo Skyway działa już jak międzynarodowa korporacja i zainteresowanie projektem jest olbrzymie. Do gry wkraczają już nie tylko prywatni inwestorzy, ale i osoby z ramienia rządów różnych państw. Czym jest Skyway? I kto za tą firmą tak naprawdę stoi? Otóż jest to pan Anatolij Eduardo Junicki. Jest to niezwykle utalentowana osoba, która przez 40 lat wdraża projekt, o którym tutaj dzisiaj zaczynamy mówić. Anatolij Junicki, generalny projektant innowacyjnych technologii transportu strun, naukowiec i wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 18 książek i około 140 wynalazków w dziedzinie budownictwa, transportu, mechaniki, elektroniki i przemysłu chemicznego. Najbardziej ambitny i przyszłościowy projekt naukowy nie ma odpowiednika w skali światowej. Wszystkie wynalazki Unicki zabezpieczył zagranicznymi patentami na Rosję, Europę i resztę świata. Członek Związku Radzieckiego Kosmonautyki, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, prezes Skyway Spółek Grupy. Niesłychany człowiek, rzadko kto ma tyle cierpliwości, żeby przez tyle lat dążyć do celu. Miał swój cel, miał swoje marzenia i wiedział, że przyjdzie taki czas na świecie, że będzie trzeba wybudować kolej opartą na tak zwanej strunie podwieszonej od kilku do kilkunastu metrów nad ziemią. I to jego przedsięwzięcie właśnie się rozwija i jest w trakcie realizowania. Na takiej wysokości 5 do 10 metrów nad ziemią nie może się nic stać. Jest bezpiecznie i bezkolizyjnie. Możemy wykorzystać tereny naturalne. Nie będą niszczone te tereny torami pociągów, tunelami, spalinami i hukiem przejeżdżających pociągów. A co najważniejsze, to jest to, że koszt tego projektu jest o wiele, wiele tańszy niż kolej naziemna. Dlaczego Skyway tak dominuje nad innymi technologiami? Ponieważ jest to technologia, która nie zabiera terenów naturalnych. Aby tą kolej postawić, jest wymaganych co 50-60 metrów postawienie podpór. Także ta kolej może przebiegać w różnych terenach, nawet podmokłych, niedostępnych dla innych technologii. Jest to kolejka wyjątkowo cicha, nie powodująca rezonansów dźwiękowych. Oczywiście przy środowisku naturalnym zwierząt
może zgodnie przebiegać trasa i nie powoduje żadnych kolizji, zanieczyszczeń, ani nie będzie właśnie straszyła zwierząt wielkim hukiem. Dlaczego? Ponieważ silniki, które posiadają właśnie te kolejki, są hybrydowe, głównie zasilane panelami słonecznymi, czyli silniki elektryczne, wspomagane w małym stopniu silnikami diesla do rozpędzenia czy też dojechania do punktu końcowego na wypadek, gdyby zabrakło prądu. Także to są najważniejsze zalety, a także to, że jest tu najmniejszy koszt budowy takiej infrastruktury pośród wszystkich wydań, jakiekolwiek były na świecie. Najistotniejsze jest również to, że nie pochłania terenów i obszarów. Jeszcze kilka słów na temat tej technologii. Otóż duże miasta są dzisiaj przepełnione. Na jedną rodzinę przypada często już nie jeden, ale dwa samochody. Ludzie poszukują innych, nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiłyby im szybki i bezpieczny transport z miejsca na miejsce. Do tego transport stosunkowo ekonomiczny. Koszt budowy 1 kilometra Skyway wynosi od 3 do 5 milionów dolarów. Natomiast koszt budowy 1 kilometra autostrady to 10 do 15 milionów dolarów. A koszt budowy 1 kilometra transportu podziemnego, czyli tunele metra, to 50-80 milionów dolarów. Popatrzcie, jaka ogromna jest różnica, a zaraz wam powiem jaka. Natomiast koszt budowy 1 kilometra Hyperop, to jest konkurencyjna firma, to jest 40 do 50 milionów dolarów. Jest to ogromne wydatki. Również jest bardzo, bardzo istotne to, że nasza kolej strunowa jest bardzo bezpieczna i posiada zabezpieczenia przed terrorystami. Unibusy szybkie. Co to znaczy? Czyli to są takie modele, które będą się przemieszczać z największą prędkością nawet do 500 km na godzinę. Mogą one mieścić mniej lub więcej osób w zależności od potrzeb w danym rejonie, w danym kraju, bo przecież zlecenia będą realizowane na całym świecie. Także te unibusy są przeróżne i mogą mieścić od kilkudziesięciu do kilkuset osób nawet w jednym takim unibusie. Także to jest przyszłość, słuchajcie, przyszłość całego narodu na kuli ziemskiej. Unibusy miejskie. Tu omówiłam właśnie na tej planszy te szybkie unibusy. Będą właśnie mniejsze, większe, ale będą właśnie, jak już wspomniałam, osiągały szybkość do 500 km na godzinę. Unibusy miejskie. Jak widzicie, tutaj są bardzo fajne rozwiązania i mogą występować w terenie górzystym, nad rzekami, nad dolinami, nad lasami, a również nad miastami, gdzie będziemy patrzeć z góry, jak ulice są zatłoczone, ludzie się denerwują, spóźniają się do pracy, spowodowane są różne wypadki i tak to właśnie jest na kuli ziemskiej. Świetnie będą się sprawdzać w miastach, jak już wspomniałam, nad ulicami, na których tworzą się olbrzymie korki. Również świetnie będą się sprawdzały w przejściach z jednego budynku do drugiego. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście na 30 piętrze w jednym wieżowcu i musicie się szybko przemieścić na drugą stronę do następnego wieżowca, a to trwa normalnie około pół godziny, a jeszcze jak są windy zablokowane albo jest kolejka w windach, to może to trwać i dłużej. Natomiast taką kolejką z danego piętra
na powiedzmy jakiegoś wyższego piętra będzie przemieszczona właśnie ta trasa małym takim właśnie unibusikiem i przemieszczamy się już później w danym budynku na dowolne piętro. Unibusy wiszące. Unibusy wiszące. Mamy tutaj rozwiązania, czyli unibusy podwieszane, tak zwane windy poziome. One będą na kilka, kilkanaście osób. Będą spełniały rolę tramwajów szynowych. Mamy też unibik napędzony na pedały, którymi wytwarzamy energię. Dzięki tej energii możemy rozpędzić taki pojazd do 60 km na godzinę. A nie wspomnę już o tym, że mamy przy tym możliwość spalenia swoich energii, czyli kalorii. I to bardzo dobrze nam zrobi, prawda? Ruch jest bardzo potrzebny, nawet siedząc. I oczywiście, jak większość z Was wie, że właśnie na targach w Berlinie mieli Państwo przyjemność oglądać te sprzęty, zrobiło to ogromne, ogromne wrażenie na zwiedzających. Dlaczego kolej strunowa? A tu jeszcze omówimy króciutko właśnie te podwieszane wagoniki transportowe. Jest to także też ogromna przyszłość, ponieważ takie wagoniki będą transportować różnego rodzaju towary, jak węgiel, koks i wiele innych. I bardzo szybko będą się przemieszczać, nie będą potrzebowali żadnych kierowców czy maszynistów. Będzie to wszystko zdalnie kierowane poprzez właśnie piloty, poprzez wspaniałą technologię, gdzie jest oszczędność przede wszystkim na zatrudnianiu wielu, wielu ludzi. Oczywiście będą też budowane wspaniałe przystanie, magazyny, do których bezpośrednio będą te wagoniki wprowadzane lub też odpowiednimi taśmami będą towar składować właśnie w takich przygotowanych odpowiednio magazynach. A co najistotniejsze jest to, że całość jest otulona, aha, to jeszcze później troszeczkę powiem, wrócimy się na razie do tych właśnie jeszcze wagoników właśnie podwieszanych, a teraz przejdziemy do portu transportowego. Jak wiecie, port transportowy też jest bardzo kosztowny, trzeba specjalne przystanie budować po to, żeby statek podpłynął bliżej brzegu na taką przystań. Muszą być pogłębiane morza przy brzegu. I są to też również ogromne koszty. Natomiast poprzez taką właśnie kolejkę podwieszaną będzie można z lądu, obojętnie skąd, transportować bezpośrednio na statki, które przycumują w odpowiednim miejscu i nie muszą dopływać do samego brzegu. Dlaczego kolej strunowa? Dlaczego kolej strunowa? Tutaj jeszcze Państwo widzicie przyszłościowe miasta na wodach, gdzie będą uprawiane właśnie rośliny na pustyniach, będą nawadniane poprzez tego typu technologie i tak dalej, i tak dalej. Będą też malutkie miasteczka, które będą łączyły się na małych wyspach i komunikacja będzie również bardzo bezpieczna i szybka. Z wyspy na wyspę będą mogli się ludzie przemieszczać. Dlaczego kolej strunowa? Właśnie dlatego, że w szynach opatentowanych są zatopione struny. Widzicie tu Państwo przekrój właśnie takiej szyny strunowej. Jest ich kilkadziesiąt w zależności od potrzeb. Te właśnie struny zatopione są i zalane specjalnym opatentowanym betonem. I to sprawia niesłychaną wytrzymałość
i odporność na przeróżne naciski i warunki atmosferyczne. Całość jest otulona specjalną ocynkowaną powłoką i pozwala wytrzymać bez korozji, słuchajcie, bez korozji nawet do 100 lat. Napędy, które tu są, to są silniki elektryczne i na każdej z osi umieszczone zabezpieczeniami i tu nie może się cokolwiek wykoleić. Powierzchnia styku koła do szyny jest idealnie gładka, co nie powoduje żadnych drgań, żadnych zakłóceń przy większych prędkościach. Prędkości te będą rozwijane nawet do 500 km na godzinę. Pomówimy jeszcze troszeczkę o bezpieczeństwie. Nad naszym bezpieczeństwem będą tu czuwać specjalne czujniki. Lasery, ladary, kamery, noktowizory i tak dalej. Wszystko po to, aby zapewnić 99% bezpieczeństwa dla wszystkich poruszających się tą właśnie koleją. A również, jak już wspomniałam na samym początku, będzie ogromne zabezpieczenie przeciwterroryzmu. Oprócz tego ta technologia jest również bezpieczna, bo to nigdy nie spadnie. Dlaczego? Bo nie jest to samolot. Nie dojdzie do wypadku jak w ruchu lądowym, ponieważ to ma swój tor niezależny w każdym kierunku. A jeśli nawet jeden z czujników zawiedzie, to zadziała inny zastępczy, który włącza się automatycznie. Jakie są zalety inwestowania w Skyway? Przede wszystkim potężny dyskont, potężna zniżka, jaką w tej chwili możecie otrzymać, inwestując jeszcze teraz. Już niebawem będzie potężne cięcie, sięgające do 50-60% w skali tego, co teraz jest. Weźcie to sobie tak naprawdę do serca, ponieważ możecie wiele zyskać albo dużo, dużo stracić, nie inwestując tu w swoją przyszłość. Dywidendy, które będą płynęły przez dziesiątki lat dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków, będą bardzo, bardzo wysokie. Firma ma w każdym takim kontrakcie, że 25% z każdego kilometra, z każdej linii będzie pobierała dla siebie ogromne kwoty, plus również zyski z przeróżnych planów i projektów, które będą w przyszłości projektowane. To wszystko będzie dzielone wśród akcjonariuszy. Prawdopodobnie może to być z każdego miliona 50 tysięcy dolarów. I wyobraźcie sobie, jest większość tutaj z nas, którzy zainwestowali nawet po kilka milionów i wyobraźcie sobie, że zostawimy sobie część możemy sprzedać na przyszłej giełdzie wewnętrznej, a która już niebawem będzie. I resztę zostawiamy sobie na dywidendy i te dywidendy będą dziedziczne i będzie można zapewnić przyszłość swoim dzieciom, swoim wnukom, jak już wspomniałam. Według niezależnych ekspertów koszt całej tej technologii jest szacowana na 400 miliardów dolarów. Dlatego my wszyscy i firma wokół na wszystkich stronach głośno trąbi, że jest to największa i najpotężniejsza inwestycja, jaka kiedykolwiek była, jaka kiedykolwiek powstała w XX i XXI wieku. Więc mamy do czynienia z czymś przeogromnym i to właśnie ty możesz się stać współwłaścicielem jednej z największych na świecie korporacji transportowych i to jest absolutnie fakt. Wiele państw na świecie już w tej chwili zadeklarowało swoją
akceptację i przedstawiło pewne kwoty, które chcą zainwestować. To są już potężne kontrakty na ponad 160, na ponad 160 miliardów dolarów. Nie są one na papierze, są w rozmowach i takie kwoty są deklarowane, bądź deklaracje ustne i w momencie, kiedy pojawią się certyfikaty, pójdą już za tym umowy bardzo konkretne na piśmie. Oczywiście mamy już kilka państw, z którymi są już podpisane papierowe kontrakty i tam się będzie już poważnie działo od tego właśnie roku. Tak na marginesie Indie zainwestowały 1 miliard dolarów. Australia bardzo mocno zaczyna działać. W Australii będzie też budowany taki technopark. Pod koniec tego roku właśnie wejdziemy na giełdę wewnętrzną i wartość akcji będzie 1 dolar. Najlepsi konsultanci bankowi przygotowują już wejście na giełdę zewnętrzną, słuchajcie. To jest coś niebywałego. Ludzie najczęściej właśnie inwestują pieniądze tam, gdzie zarabiają od razu, a nie rozumieją, że warto właśnie zainwestować w coś, co już jest, co lada moment da nam stałe, dziedziczne dochody. Park do testowania technologii na Białorusi, Marina Gorka koło Mińska, jest już w pełni okazałości. Bardzo dużo ludzi, ponad 7 tysięcy osób było na właśnie otwarciu tego parku i mogli naocznie widzieć. Wszystko to, co tu widzimy na tym placu, na tym ekotechnoparku, właśnie tutaj właśnie na tej planszy, to na którym było potrzeba ponad 300 milionów dolarów. Jest potrzebny taki właśnie technopark do testowania tej technologii. Po prawej stronie jest ten tor najszybszy, gdzie Państwo widzicie na tej planszy, który będzie się poruszał, super szybki high speed kolej Unibus z prędkością do 500 km, o czym na początku wspominałam. Drugi tor, tu bardziej po środku, to będą pokazane rozwiązania miejskie. Trzeci, ten tak zwane gondole podwieszane i czwarty to rozwiązanie cargo z prędkością 120 km na godzinę. To wszystko już stoi, jest do zobaczenia. I tak jak powiedziałam, już cała masa ludzi dotknęła tego i wtedy widziała ogromną wyobraźnię. Każdy z nas ma wtedy ogromną wyobraźnię, co może z tego być i w czym naprawdę jesteśmy. Technopark jest już pięknie zazieleniony drzewami z imiennymi tabliczkami inwestorów. Właśnie tam przyjeżdżali ludzie całymi autokarami i sadzili te właśnie drzewka. Na ekofeście odbyło się otwarcie muzea. W tymże muzeum na suficie cudownie skonstruowane niebo, na którym są wypisane tysiące imion inwestorów, którzy zdążyli zamknąć, czyli spłacić swoje pakiety do określonego terminu. Prezydent, taką ciekawostkę Wam jeszcze powiem, że prezydent Białorusi Łukaszenko udostępnił kolejne 15 km obszaru na budowę szybkiej kolei. A to coś znaczy, prawda? Również sama Rosja zaakceptowała ten projekt. Po kilku próbach nawiązania jakiejś współpracy, finansowania i tak dalej. Oczywiście finansowanie nie jest firmie potrzebne, ponieważ zmieniła sposób działania i stwierdziła, że może zgłosić się do narodu, do wszystkich ludzi na świecie, do których dotrze ta informacja. Mogą stać się udziałowcami i z ich pieniędzy przygotują tę technologię do wdrożenia.
A dzięki temu my wszyscy możemy już teraz stać się udziałowcami niesłychanie cennej firmy. To tak jakbyście mieli szansę w tej chwili nabyć i byśmy się cofnęli do tyłu 10 lat i nabyli akcje Facebooka, Google'a czy Apple'a za kilka centów. Wyobraźcie sobie, jaką teraz mają wartość. Teraz wszyscy wiemy, jaką mają właśnie wartość te akcje i ile można by było na nich zarobić. I każdy by zainwestował każde pieniądze, żeby to wykorzystać, gdyby był pewny, że to będzie działać. Dokładnie jest tak samo teraz, tylko to jest bardziej przewidywalne, ponieważ każdy namacalnie może sprawdzić, bo to już jest, to już działa. Każdy wie, że te rozwiązania są niesłychanie potrzebne i 50% świata tej technologii potrzebuje, bo coraz ciaśniej jest na globie, coraz więcej jest wypadków, coraz bardziej jest wyniszczona zieleń, niszczone są lasy po to, żeby budować autostrady i tak dalej, i tak dalej. Bo to co jest, co na przykład, co to znaczy PKP, czy też inne konstrukcje jak metra na świecie są przestarzałe i trzeba po prostu coś z tym zrobić albo remontować. A remontować się nie opłaci, bo remont takiej kolei czy metra jest droższy od tego projektu. A to są ogromne koszta. My jako firma Skyway udowodnimy, że remont nawet taboru tramwajowego, nie mówiąc już o kolejach czy też metrze, jest mniej opłacalny niż wprowadzenie nowych rozwiązań innowacyjnych technologii strunowej Skyway. Więc to jest też do rozważenia i przemyślenia. Warto też wiedzieć, że takim bardzo ważnym naszym przedstawicielem jest również pan Rod Hook z Australii. Jest to wiceminister infrastruktury i transportu Australii Południowej i były minister. Postać, która rok temu dowiedziała się o projekcie. Była tutaj już kilka razy i była z ekspertami, którzy tą technologię jakby sami niezależnie po stronie Australii oszacowali, sprawdzili. I pan Rod Hook, wyobraźcie sobie, tak się tym zauroczył, zafascynował, że został oficjalnie dyrektorem na Azję, na Australię i w tej chwili już od tego roku rozpoczynają budowę technoparku po tamtej stronie świata i będą testować tą konstrukcję. Popatrzcie, tak bardzo marzył właśnie wspaniały ten człowiek, który skonstruował wiele, wiele różnych patentów, różnych rzeczy, które opatentował. Oczywiście będziemy rozszerzać na cały świat tą technologię, ale przede wszystkim wyspy Indonezji i Australia ze wschodu na zachód i z północy na południe, ponieważ tam ogromne tereny są niezamieszkałe i po prostu nie ma jak dotrzeć nawet ze złożami naturalnymi, które są niezwykle cenne, ale niestety jest problem z przewożeniem. Także to jest przyszłość, pamiętajcie. Teraz omówimy sobie kilka pakietów, pakiety ratalne do 10 marca, to już jest nieaktualne. Te już są też nieaktualne. Przejdziemy może do pakietów bardziej aktualnych. Najpopularniejsze pakiety ratalne. I tutaj właśnie widzimy pakiety, które dają nam dodatkowy bonus za
3750 akcji. I te pakiety są po 25 dolarów miesięcznie. Warunek, żeby otrzymać właśnie dodatkowy ten bonus, musimy wpłacić pierwsze dwie raty, a później już co miesiąc po 25 dolarów. Jeżeli kogoś stać na to, żeby mógł sobie od razu za te 10 miesięcy wykupić po 25 dolarów pakiety, czyli 250 dolarów zainwestować, to od razu już może bardzo szybko otrzymać właśnie certyfikat. Może sobie zamówić certyfikat, który mu przyślą do domu. Kosztuje dodatkowo 10 dolarów. No, ale jeżeli ktoś woli płacić składki, to od momentu, kiedy zdecyduje się wykupić sobie, czy zainwestować swoją przyszłość i swoje akcje, pieniążki, to może płacić co miesiąc po 25 dolarów. Kolejny pakiet plus bonus 6000 akcji. Również dotyczy to osób, którzy wpłacą pierwsze dwie składki, czyli po 50 dolarów. Daje nam razem 36000 akcji. Wyobraźcie sobie, że 36 tysięcy akcji, na tym przykładzie tylko, bo można podać na różnych innych przykładach, ale zatrzymajmy się na tym, takim właśnie po 50 dolarów. Po 10 miesiącach wpłacimy 500 dolarów, a pod koniec roku już będzie można na giełdzie wewnętrznej sprzedać sobie te akcje po dolarze, czyli zyskuje 31 tysięcy dolarów. Słuchajcie, pokażcie mi firmę, która tak wynagradza ludzi, która tyle daje możliwości, żeby zarobić. Oczywiście mnóstwo ludzi wykupuje takie pakiety mniejsze po to, żeby je właśnie sprzedać na giełdzie wewnętrznej, a większe pakiety zostawiamy sobie na przyszłość właśnie na dywidendy. I tutaj mamy też bardzo fajny taki pakiet po 25 dolarów na 10 miesięcy, który daje nam 25 tysięcy akcji. Tutaj kolejny po 50 dolarów daje nam 6 tysięcy akcji w bonusie, razem 42 tysiące akcji. Następny to jest, Krzysztof pisze, to pewna informacja, że pod koniec roku na giełdzie wewnętrznej będzie cena 1 dolara. Takie są założenia i takie są prognozy, ale pewności nie mamy nigdy. Ja nie jestem pewna, czy do jutra dożyję. Tak troszeczkę żartobliwie Wam odpowiadam, ale no, wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli już na wewnętrznej giełdzie sprzedawać swoje właśnie mniejsze pakiety, ponieważ będzie już zamknięta możliwość kupowania, wykupowania, właśnie inwestowania w nasze akcje, więc ludzie będą chcieli inwestować i będą odkupować od nas. Jak na razie nikogo nie zawiedli, więc myślę, że tak będzie. Masz rację. Do tej pory jeszcze nas nie zawiedli. Krok po kroku posuwają się z dokładnie z datami, przewidując, jesteśmy już, że tak powiem, prawie już pod koniec, zostaje nam tylko 5 kroków, jesteśmy już w 10 punkcie, że tak powiem, i to idzie dosłownie tak, jak było przewidziane. No i kolejne pakiety, jak tutaj widzicie, jak sobie wejdziecie na swoje biuro,
to tam będziecie mogli sobie też poprzeglądać. Pakiety ratalne dla dużych inwestorów. To już są pakiety, które, no właśnie, to są takie pakiety, które można sobie zainwestować na przyszłość, dla rodziny, dla swoich dzieci, wnuków i żyć z dywidendów. Bo 800 tysięcy akcji, słuchajcie, to za 2-3 lata, nawet jak będą po 10 dolarów, to będzie 8 milionów, a z każdego miliona, jak przypominacie sobie 50 tysięcy dolarów dywidendów, 5 razy 8 to jest 400 tysięcy dolarów samych dywidendów będzie można korzystać. Także to są ogromne, ogromne pieniądze. Ja tylko powiedziałam po 10 dolarów, ale przewidziane jest też i głośno się mówi, że mogą kosztować nawet do 50 dolarów za akcję za 2-3 lata, a może później. Nieważne, ważne, że to działa, ważne, że to jest. Tutaj mamy też ratalne inwestycje na 10 miesięcy po 1000 dolarów. No ale to są już takie, prawda, akcje, które, tak jak powiedziałam, inwestują ludzie, którzy mają pieniądze, którzy wierzą ogromnie, że mogą z tego żyć później i z całą rodziną. Pakiety na dzieci. Również możemy małym dzieciom założyć, babcie, dziadkowie, którzy mają ukochanych swoich wnuków i mogą sobie też taki pakiet założyć, ale od razu trzeba zrobić weryfikację na dziecko, żeby to było faktycznie, że to jest na to dziecko i żeby nikt później, nawet rodzice tego dziecka, nie mogli przejąć tego pakietu. Także uważam, że to też jest bardzo ważne. No i pakiety jednorazowe. Dla przykładu, pakiet jednorazowy za 25 dolarów daje nam 375 akcji. Czyli nawet jeśli go sprzedamy na giełdzie wewnętrznej, to za 25 dolarów mamy 375 w bardzo krótkim czasie, za kilka miesięcy. Mamy również pakiet za, powiedzmy dla przykładu, za 200 dolarów jednorazowy, gdzie mamy 17 tysięcy akcji, czyli zyskujemy 16 800 dolarów i tak dalej, i tak dalej. Poprzeglądajcie sobie Państwo to właśnie w takich swoich slajdach. Tutaj są jeszcze właśnie przykład podany, że można jeszcze zarabiać dodatkowo na binarce. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli podzielicie się tą wspaniałą ideą ze swoimi przyjaciółmi, to jednocześnie zarabiacie też z binarki. Bardzo dużo osób, którzy właśnie budują strukturę, to zarabiają na własne raty. I tak naprawdę mają za darmo, po prostu tylko dlatego, że dzielą się tą ideą z przyjaciółmi i budują sobie każdą strukturę i dzięki temu zarabiają też właśnie na strukturze, na binarce i mogą sobie dzięki temu płacić swoje raty. I tutaj dla przykładu podam, że właśnie liczba akcji na przykład w pakiecie jednostek 30 tysięcy, 300 tysięcy sztuk jest 300 tysięcy dolarów i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze ciekawego chciałam Państwu powiedzieć? Aha. No przede wszystkim, jeśli już ktoś decyduje się na budowanie struktury, to najważniejszy taki początkowy tytuł to jest tytuł lidera. I
Żeby awansować na status lidera, musimy spełnić dwa warunki. Pierwszy to musisz mieć zainwestowane w pierwszej linii razem z partnerami i z tobą $2000. Czyli w tej pierwszej linii tu mamy mieć $2000 razem z tobą. Ale drugi warunek to jest taki, że w tej pierwszej linii pod tobą musi być trzy osoby, które muszą mieć zainwestowane w udziały minimum po $200, czyli trzy osoby po $200, reszta nieważne od $25, oby tylko razem z tobą było $2000 zainwestowane, to wiadomo, że zostajesz wtedy liderem. I tak, z pierwszej linii sponsorowania otrzymujesz 15% jeszcze dodatkowo właśnie prowizji. W drugiej linii sponsorowania 4%, w trzeciej 2%, w czwartej 1%. Także to są fajne dodatkowe pieniądze, jak ktoś lubi budować strukturę. Natomiast omówimy jeszcze resztę tutaj bezpośrednich. Aha. Natomiast, żeby awansować na mistrza, trzeba mieć trzech liderów w pierwszej linii. Natomiast, żeby awansować na eksperta, pomagamy trzem osobom pod sobą awansować na mistrza. Ale to są bardzo takie detaliczne rzeczy, które warto omawiać sobie ze swoim partnerem, ze swoim sponsorem. Jeśli sponsor nawet nie potrafi Wam tego wytłumaczyć, to macie wielu wspaniałych liderów tu w tej strukturze i chętnie każdy Wam może pomóc. Działa to na zasadzie wygrał, wygrał. Bo jeśli ktoś z góry Wam pomoże, to i też sam na tym zarobi. Pamiętajcie, że coraz więcej jest różnych firm, gdzie ludzie bardzo szybko wchodzą i bardzo łatwo chcą zarobić, bo od razu zarabiają. I powiem Wam z doświadczenia, że bardzo dużo ludzi traci pieniędzy. Jednostki są, które zarabiają. Ludzie, którzy zarabiają, zarabiają właśnie na innych, których później zostawiają, nie odzywając się ani słowa, bo tamci ludzie zainwestowali większą kwotę, natomiast ci wszyscy tacy, którzy wprowadzają całe masy ludzi, praktycznie nie inwestują nic, tylko inwestują tą minimalną kwotę, a później wprowadzają ludzi i zarabiają na binarkach, na właśnie tego typu strukturach. Tyle tylko, że takie firmy bardzo krótko są, prawda? Dzisiaj są, jutro już ich nie ma. I na pewno nie jedna z Was osób się ze mną zgodzi i nie jedna z Was już straciła. Ja też, nie ukrywam wcale, ale jesteśmy wreszcie w czymś, z czego jesteśmy dumni. Ja tu już jestem 1,5 roku i w międzyczasie też próbowałam różnych rzeczy i tak naprawdę doszłam do wniosku, że nie warto. Warto mieć coś w ręku, to co już działa, co funkcjonuje na całym świecie i jest namacalne. I tak, i tym akcentem chciałam Państwu podziękować za uczestnictwo. Dziękuję ślicznie wszystkim, że poświęciliście swój czas. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejny poniedziałek. Zapraszajcie nowych ludzi, ponieważ moje webinary są przede wszystkim dla osób takich nowych. Starajcie się zapraszać jeszcze ludzi, dokąd jest to możliwe, żeby właśnie móc zainwestować w swoją przyszłość, w akcje, które będą coraz droższe, będą coraz, że tak powiem, szybciej wykupowane i
będzie już ich coraz mniej i przyjdzie taki moment, że tak jak powiedziałam, będziemy mogli tylko sprzedawać swoje tym spóźnialskim, którzy jeszcze nie są w biznesie. Jeszcze raz dziękuję, życzę Państwu dobrej nocy. Jeżeli macie pytania, to proszę zadawajcie pytania, a na następnym webinarium odpowiemy Państwu. Ok? Dobranoc. Tak, masz rację, Tomasz. Wtedy rusza giełda wewnętrzna, dokładnie. Dziękuję, Helenko. I dobranoc Tobie również. Dziękuję, Irenko. Dobranoc. Mm-mm.